Ojczyzna dla mnie to jest wszystko. Ja się za ojczyznę modlę, za spokój, za rządzących w naszym kraju, żeby dobrze rządzili, żeby się wszystkim Polakom dobrze żyło. Ja się najlepiej czuję u siebie w domu, w kraju u siebie. Tak. No, nie jest tylko sam chleb bez smarowania, ale mam swój polski chleb. Dziecko kochane, kochać ojczyznę jak nie wiem co. I starać się wszystko dla niej, żeby było. Ojczyzna to jest moje życie. Ojczyzna ma drogę do cały nasz świat przecież. Ja się urodziła w Stanisławowskim województwie, na wiosce. Tu ojciec był ani gospodarz, ani robotnik, bo taki i listonoszem był i miał te dwie morgi, jakie tam. No to tak my później przyjechaliśmy do Tarnopolskiego województwa. Tu ja już miałam 10 lat. Przed samą wojną to osadnictwo wojskowe ojciec dostał. I tam gospodarzyliśmy, póki Hitler się nie władował. To była gmina Unna, powiat Grodno. No ja się urodziłam w Małopolsce Wschodniej, we wsi Chorodyska, powiat Rochatyn, województwo stanisławowskie. A w 1937 roku rodzice to sprzedali, a przenieśli się do innego województwa, innego powiatu i kupili ziemię. Taka była kolonia dębowa. I tam my mieszkali tylko 2 lata, do 10 lutego 1940 roku. Ja pochodzę tam ze wschodu, z miejscowości Późniki, to jest taka miejscowość. Tam ojciec dostał gospodarkę, bo służył w wojsku, no i tam się gospodarzyło. 17 września 1939 roku na mocy porozumienia Stalina z Hitlerem Armia Czerwona wkroczyła do Polski, okupowała 52% terytorium państwa polskiego, włączyła je integralnie w skład Związku Radzieckiego i w latach 1940-41 doszło do 4 fal wywózek ludności polskiej, cywilnej, do północnego Kazachstanu, gdzie są bardzo mroźne zimy, i na Syberię. Byliśmy tam do 1940 roku. 10 lutego rano świtem, sobota była, przyjechały furmanki, tam już te z ukraińskiej wioski, bo tam była prawie cała ukraińska wioska, bo oni na nas donieśli ruskim, że my jesteśmy, że my im ziemię zabrali. I to oni już mieli powód nas wywieźć na Syberię za to, że my ziemię zabrali Ukraińcom. A my nie zabrali, tylko my na parcelacji byli, to my mieli, przecież tam Polska była, tak czy nie? Kazali się ubierać, bo nas wywożą po rosyjsku do drugiej obłości, czyli do drugiego powiatu. No to myśleliśmy rzeczywiście, co się to dzieje. A on mówił, bo Ukraińcy tutaj będą was wszystkich wyrzynać, mordować. No to my się poubierali, no bo tak kazał ojciec. A okazało się, że to nie było właśnie do drugiego powiatu, tylko było na Syberię. Jechały całe rodziny, często bardzo bez mężczyzn, często z małymi dziećmi i często to były małe dziewczynki, takie 14-15-letnie. To był 40 rok.
Czusowaja. Taki powiat był Czusowaja. A Krasny Ural, osiedle, to za Moskwą już był. Jedną są w Azji, już nie Europa była, tylko Azja. Gdzie myśmy byli. Cały miesiąc jechaliśmy, tam zajechali, to jeszcze zima była w pełni. Od razu sikiery, piły i na następny dzień do lasu, na wyrąb lasu. Ja miałam dopiero 16 lat i parę miesięcy, a od 18 lat wolno było w lesie zatrudniać. Mnie nie chcieli zatrudnić, szedł brat i ojciec, ale oni by nie dali rady zarobić, żeby tę normę przydzielonej chleba, tej żywności przydzielonej, żeby wykupić. No to ja sama upominałam się, że pójdę do pracy. I ojciec mnie wziął na swoją odpowiedzialność do swojej brygady. Warunki życia na Syberii były przerażające. Całe rodziny, również dzieci, jeżeli nie chodziły do szkoły, zresztą szkoły radzieckiej, rosyjskojęzycznej, musiały brać udział na przykład w wyrębie drzew. Musiały te dzieci i rodzice wypełniać pewne normy. Jeżeli normy produkcji nie wypełniały, zmniejszano porcje żywnościowe. Tam myliśmy, to i pracowało się. Chodziło się do pracy i pracowało się. Za ile? Za te 200 gram chleba. No, bo tyle dawali za pracę. My się patrzymy pod tymi barakami, a baraki takie były nas na słupach wysoko podniesione, budowane, a tam pełno kości ludzkich wyrzucane pod ten barak. To nie jeden, tam parę baraków było. Oj, taki stary ruski przyszedł i od dzieci, wy dzieci, pójdziecie tak wszyscy jak ci tutaj. Tak, jedno wyjście było tylko. Iść do Wojska Polskiego i po prostu walczyć. Byłam też sami nie przyjęli. Byłam szczupła, chuda i powiedzieli, że nie wytrzymam. No to później my bardzo byli szykanowani, jak Anders wyprowadził Wojsko Polskie z terenu rosyjskiego. To nam odebrali paszporty. Mówili, że jesteśmy niczyimi obywatelami, nie mamy żadnego prawa. W 1943 roku to też siostra pierwsza poszła do wojska, ale ona na ochotnika się pisała. A mnie szkoda było na ochotnika iść, bo tak młodsze rodzeństwo było, mama nie pracowała. Ktoś musiał im na ten chleb chociaż zarobić. Ale później były wyzwania obowiązkowe. No dostałam te właśnie wyzwanie, to się bardzo ucieszyłam i się sobie, no wreszcie, idziemy do Polski. No do Polski idziemy. Ja idę do wojska, bo ja chcę wrócić do Polski. I oni wtedy czas dopiero, jak ja powiedziałam, że ja chcę iść do wojska i wrócić do Polski, więc oni mnie się wtedy zapytali, do jakiej ja Polski chcę wrócić. Przecież ja się nie interesowałam polityką, jaka to ma Polska być ludowa, ta, czy taka, czy inna, nie? Ja mówię, do ojczyzny, do kraju chcę wrócić, do swojego. No dobrze. Pójdziesz do Polski. Ludzie mieszkający na zesłaniu marzyli o jednym. Przeżyć dzisiejszy dzień, przeżyć jutrzejszy dzień, wrócić do domu, wrócić do Polski. Do Polski, która dla nich była Polską w przedwojennych granicach. 15-letnie wychudzone dziewczynki próbowały przekonać na punktach werbunkowych Armii Czerwonej, że one już są prawie pełnoletnie, chcą walczyć. A z drugiej strony w Armii Czerwonej wyczerpywały się zapasy mobilizacyjne. Tam już walczyli chłopcy 17-18-letni. Nie było już właściwie
żołnierzy do mobilizacji, a warunki były na froncie takie, że ginęły miliony. Jak było ogłoszone, że Zygmunt Berling organizuje wojsko pod Moskwą, no to nas, trzy dziewcząt, też się zebrało i mówię, my też pójdziemy, ale trochę później to było, w maju. No i bardzo szczęśliwa byłam, jak my już dotarły do Kielc. Zdawało nam się, że my jesteśmy w Polsce. Flaga polska, orzeł polski, na biały, na czerwonym tle. I patrzymy, wojsko ćwiczy musztrę w mundurach polskich. No i ci, co ćwiczyli, żołnierze Polacy, biegiem do nas na powitanie. Rado i zaraz tylko pytanie, kto skąd, a ty skąd jesteś? I aż myśmy wszyscy płakali z radości. Bo pierwsze to zagonili nas wszystkich do łaźni, porozdawali nam i bieliznę wszystko przybraliśmy. I na apel wieczorowy nie rzucimy ziemi, śpiewaliśmy co wieczór czy rano. Było 15 dziewcząt i 3 namioty były rozbite, bo to się dopiero wszystko zaczynało. Na dźwięk trąbek orkiestry szło się tak jak lalki dziewczyny. Wszystkie szczęśliwe, zadowolone. Oj, radość była niesamowita. No i orzełki dostaliśmy, i mundury dostaliśmy. Cuda. W polityce perspektywicznego sowietyzowania Polski Moskwa stosowała sztafaż patriotyczny. Pierwsza dywizja była, a jakże imię Tadeusza Kościuszki. Wielkiego demokraty, wielkiego generała, patrioty polskiego, który bił się w kilku kampaniach z wojskami rosyjskimi. Sam batalion był imienia Emilii Plater. To była szlachcianka polska z Inflant polskich. Ona była z polonizowanej rodziny niemieckiej. Oczywiście znamy wiersz, teraz może nie wszyscy już go znają, dziewica, bohater Emilia Plater, umarła z ran w czasie powstania listopadowego. I to miał być symbol, że oto wojsko polskie walczące u boku Armii Czerwonej, to jest prawdziwe polskie wojsko z polskimi tradycjami. Obok elementu religijnego, ten element nazwiskowy, mieliśmy dywizję Trauguta, czołowy przecież, 4. Dywizja Piechoty, czołowy przeciwnik Rosji, przecież ostatni dyktator powstania styczniowego. Jak ja pierwszy raz stanęłam przed jakimś oficerem, to karabin strzelecki miałam, w lewej ręce postawiłam, a w prawej ręce co ja miałam? Coś i w prawej, i tak na baczność przed nim. Stanęłam, a on mówi, dziewczyno, idź się ucz tam do tych wszystkich. No, źle stanęłam, źle było, no przecież czego miałby ten karabin w lewej ręce, jak on powinien być w prawej, prawda? No. Dostałyśmy mundury dopiero gdzieś po 2 tygodniach. Jak mundury, to już i ćwiczenie z bronią, zapoznanie się z bronią. Ale byłyśmy żołnierzami na całym wózie. Uczyliśmy się strzelać. Oczywiście, że w tym strzelaniu, w tym, no to wyróżniały się niektóre. No to strzelcami wyborowymi było nas 10, ja też. Dostałyśmy tych, co dla strzelców wyborowych. To taki karabin bez magnetu, ale lornetkę miał. Także to było łatwo trafiać, celować. A była duma z tego. Osiągnięcie przecież jakieś w wojsku. Chwale ojczyzny. Tylko ćwiczenia i tego. A to znowu uczyli nas tam o broni, wykłady, a trzeba było znać tę broń każdą, bo tu nie było to, że o, masz tą i tą tylko wiesz strzelać. A noż było tak, o jakimś coś się przytrafi, że ta nie nadaje się już zniszczona, no to coś z czegoś to. To my tak RKM miałyśmy, każdy pluton miał RKM. No i automaty te, PP-szki, jak to nazywali. W założeniu oficjalnym
Pierwsza Dywizja Wojska Polskiego, potem Pierwsza Armia, Pierwszy Korpus Polski wcześniej miały być apolityczne. Oczywiście była to nieprawda, ponieważ natychmiast wprowadzono do tych oddziałów oficerów politycznych. Oficerów politycznych wywodzących się bardzo często z Komunistycznej Partii Polski jeszcze przed II wojną światową. Ci ludzie odbywali szkolenia, zarówno mężczyźni w pierwszej dywizji, jak i dziewczyny, kobiety w batalionie Emilii Plater, gdzie próbowano tych ludzi przekonać do racji radzieckich, przetłumaczyć im, że bardzo dobrze się stało, że Związek Radziecki napadł na Polskę, a właściwie to nie napadł, tylko wyzwolił, uratował przed Niemcami i że nic strasznego nie było w tym, że zabrano ludziom pola, chłopom na Kresach Wschodnich, że zabrano ludziom majątek, że wywieziono kilkaset tysięcy ludzi na wschód i że to wszystko było słuszne i że teraz właśnie w tym momencie żołnierze polscy, jak mówiono sążniście, wracający na ziemię polskie, padało takie określenie na ziemię polskie, bo nie mówiono o żadnych granicach, przecież nie wiadomo, jakie będą granice, oni wracają w słuszny mundurach, w słusznej sprawie. Od razu z góry trzeba powiedzieć, że bardzo niewielu żołnierzy na to się nabierało. Mieliśmy obiecywane granice wschodnie po Charków, że Polska będzie po Charków, że walczymy o Polskę demokratyczną, parlamentarną. Choć ja nie bardzo wiedziałam, co to parlamentarne, przyznam się, bo za tamtych czasów, jak to był ten parlament i wszystko, to ja byłam dzieckiem i co ja mogłam, na wsi chowana, to co ja wiedziałam. Ale że Polska demokratyczna, to też nie wiedziałam, co to ta demokracja, ale że granice będziemy mieli po Charków, to znaczy, że się Polska powiększy dużo. I co jeszcze, że nie będzie rozdrobnionych gospodarstw, tylko będą najmniejsze gospodarki 20 hektarów. Potem co jeszcze, że my wszyscy uczestniczy walczący o Polskę, my wszyscy dostaniemy te 20 hektarów. Tak. Będziemy, a ja sobie już myślałam, co ja z tymi hektarami zrobię, czy ja dam radę robić. Był taki pułkownik Załucki, pułkownik, on wskazywał, komunista zresztą, że indoktrynacja nie przynosiła efektu. No jak wytłumaczyć chłopu, który miał kawałek ziemi, który się powoli zaczął dorabiać II Rzeczypospolitej, a potem przyszli bolszewicy, mu to wszystko zabrali, że to jest w porządku. A jeszcze przede wszystkim, jak wytłumaczyć tym ludziom, że granica będzie przesunięta, bo konkretnych bardzo szczegółów nie podawano, ale dawano wyraźnie do zrozumienia, że oto białoruskie, ukraińskie, litewskie ziemie, cytuję, wrócą do Związku Radzieckiego, co było ewidentnym kłamstwem, że wrócą. Jaki to powrót? Przecież to była aneksja. Natomiast Polacy, którzy przeżyją front, wrócą. Właśnie dokąd wrócą? Do Polski. Ale do jakiej Polski? Dlatego te szkolenia polityczne niewiele dały. Było jedno wielkie zagubienie, ale była przede wszystkim, podkreślę po raz kolejny, chęć powrotu do Polski. Była najpierw w lipcu przysięga. Po przysiędze zaczęli dowódcy sortować, przygotowywać na front i wyłonili pierwszą kompanię fizylierek, bo tak nas nazwano, fizylierki. I pierwsza kompania z pierwszą dywizją pójdzie na front. Cieszymy się, że my do Polski już wyjdziemy. Żegnał nas cały batalion na strzelnicy. Wszystkie te, co zostawały, płakały, zazdrościły nam, że my już do Polski idziemy. A my były dumne. Nie umiałyśmy sobie tego wyobrazić, jak to będzie tak całkiem naprawdę. Te oddziały polskie, które szły u boku Armii Czerwonej, których celem było de facto sowietyzowanie Polski, a w których przecież nie byli bolszewicy, bardzo niewielu komunistów polskich i żydowskich tam było w tych oddziałach, to byli ludzie pochodzący z rodzin bardzo religijnych. I na użytek tych ludzi, użytek propagandy, mówiłem już, wspominałem, wprowadzono kapelanów, wprowadzono msze, śpiewanie pieśni religijnych, nie było problemu z modlitwami głośnymi. Porusznik Mas rano powiedział, idziemy wszyscy do kościoła, ale ponieważ nie ma takiego kościoła, żebyście się wszyscy tu zebrali, to na wolnym powietrzu. Odprawimy mrze święto, no i w ten czas my poświęcimy się, że będziemy walczyć. Chwileczkę.
na rano, kiedy ranne, śpiewaliśmy codziennie, tak wszyscy mężczyźni, bo tak wokół tam było postawianych, to takie echo tylko rano o 6:00. To godzinki na wieczór, wszystkie nasze dzienne sprawy. Mieliśmy kapelana swojego tam w drugiej dywizji, pierwsza miała Kuprza, a my mieliśmy u Pacińskiego. Rano bez modlitwy się nie szło na zajęcia, absolutnie. I wieczorem bez modlitwy. Byli bardzo zdyscyplinowani, sami garnęli siebie tylko się modlić, a żeby tylko to przeżyć. To się tak pięknie mówi, albo ten, kto słucha tak. Ale to samemu przeżywać, to jest strasznie. Religijność tych dziewczyn była ochroną. Bo też ciężko nam to nieraz w tym naszym zlaicyzowanym społeczeństwie zrozumieć, że ten czynnik nadprzyrodzony, czynnik boski, był jedynym ratunkiem w beznadziei syberyjskiej. Potem był jedynym ratunkiem dla psychiki. Przede wszystkim dla psychiki, kiedy były szkolone w bardzo ciężkich warunkach. A potem z kolei był kolejnym ratunkiem, kiedy szły bardziej za frontem niż z frontem, ale to też było zagrożenie, przecież ludzie ginęli, one też ginęły. I znowu religijność. Ta religijność była bardzo mocna, a przypominam jeszcze raz, to były dziewczyny z rodzin bardzo często chłopskich, bardzo religijnych. Przybyłyśmy 11 listopada na miejsce. Na to miejsce było dziwne, jaki to front. Jak tylko gdzie niegdzie jakaś strzelanina lekka. Jeszcze ciemno było, jak się zaczęło to wesele, to nad nami takie jak wielkie polana ognia przelatywały pociski od artylerii rosyjskiej do Niemców, a od Niemców znów do nas. No to już tak było, że zdawało się, że to jest koniec świata. Wrócę kompanii, wezwał i mówi, figura zbierzcie, 3 do siebie, was 4 pójdziecie do sztabu na ochronę. No a jak szłyśmy do tego sztabu, to nam podmuch pocisków czapki z głowy zrzucał. Atak taki straszny, że... Ale dotarłyśmy i zameldowały się u majora Lubczyka. No to on nam wskazał samochód. Że na tym samochodzie, taki ciężarowy, brezentem pokryty, że na tym samochodzie będą dokumenty i my mamy ich strzec jak oka w głowie. I powtórzył, ale po rusku on mówił, chranić jak głaza, jak głaza. Władze radzieckie postanowiły stworzyć symbol niemalże na cały świat, a szczególnie na obóz aliancki, że oto u boku Armii Czerwonej walczą oddziały polskie. I wymyślił to tak sprytnie, że pod miejscowością Lenino, znowu nazwa, symbol, nieprzypadkowo miała się odbyć pierwsza bitwa. Bitwa była rzezią, dlatego że oddziały pierwszej dywizji nie miały skrzydeł, nie miały osłony ze skrzydeł, nie miały osłony prawie w ogóle pancernej i lotniczej. Po drugiej stronie, po stronie niemieckiej frontu stały silne oddziały i pancerne, i bardzo silne oddziały lotnicze. Strzelanina taka, Niemcy tak się na nas uwzięli, że nalot po nalocie, nalot po nalocie. Pomyślałam sobie, jak się nam nic nie stało. A siedziałam tak i patrzyłam na samochód, na samoloty. Jak patrzę, dziurawy. Co? Nic. Odwróciłam głowę do tyłu, co z koleżankami, a ja wtedy w nogę dostałam. Major Lubczyk i... Aha, schodzicie, schodzicie, się zginiecie. No i ten kapitan Polak też to samo. No, ale mnie się słabo już robiło. A przy naszym samochodzie to chyba z 10 żołnierzy leżało pokutem. Co się tam zaczęło palić i Anela skoczyła na samochód. Tę skrzynkę z dokumentami zrzucić,
A wybuch powstał, bo paliwo wybuchło zapalone, więc ten ogień taki oblewający ją oblał i ona na tym samochodzie zginęła. Sam batalion nie brał bezpośrednio udziału w bojach. Dwa oddziały zostały użyte, jeden do osłony sztabu dywizji, pierwszej dywizji Wojska Polskiego, drugi jako kompania sanitarna. No to tu były duże straty, dlatego że to były kobiety, które pełzały po polu, ściągały rannych, ciężko rannych. Także niebezpiecznie było na tyłach. Lotnictwo niemieckie było bardzo aktywne w tym rejonie frontu. To jest cały czas 1943 rok, Niemcy jeszcze wojny nie przegrały. I na przykład Aniela Krzywoń, to jest ta słynna bohaterka kreowana na Herosa, ona jest jedyną kobietą nieobywatelką Związku Radzieckiego oznaczoną orderem bohaterki Związku Radzieckiego. Jej przykład pokazuje, abstrahując od tego, że była wykorzystywana propagandowo po II wojnie światowej masowo, jej przykład, więc ten przykład pokazuje, że przecież ci ludzie naprawdę ginęli i to była naprawdę wojna, a one po prostu ginęły, nawet jeżeli były na zapleczu frontu. Nadało radio. To był pierwszy sygnał, że uwaga, uwaga. Zginęła taka i taka, ten, zginęła pod Leniną, to jest i jest bohaterką, ale to nazywali Związku Radzieckiego. Mój ojciec też raz przychodzi do domu i mówi tak, Ruzia, jest co? Nadawali tutaj przez radio, że Aniela i nazwisko Krzywoj wymienili, że zginęła jako bohater. No i w ten czas dostała odznaczona krzyżami, ma ten krzyż tutaj militarny. To było świeże wojsko. To było wojsko, które zbierało się od lipca, sierpnia 1943 roku. To mamy wrzesień, 12 października mamy bitwę. Co to jest miesiąc na szkolenie? Pobiegali sobie po prostu troszkę. Dodam jeszcze, że byli słabo zaopatrzeni w naboje. Byli uzbrojeni w karabiny ręczne, co wtedy jeszcze było normą, ale bardzo słabo uzbrojeni byli w naboje. Nie mieli po prostu tych naboi zbyt dużo. I teraz, kiedy pchnięto ten oddział, to doszło do rzezi. To jest jedna rzecz. Potworne straty, przerażające. Ruski, jak to się mówi, nigdy nie był bratem Polaka. Zawsze coś mają. Cieszyli się, że polska armia, że tam zgnietli tą polską armię. Chociaż i ruskich tam naginęło też dosyć. Batalion kobiecy po tym wypadku, jak w pierwszej armii batalion kobiecy poszedł pod Leniną, więc doszli do wniosku, że no, wytłukło wszystkich kobiet, a tu trzeba mieć kobietę, bo trzeba mieć dzieci. I powiedzieli, że absolutnie. Będziemy na tyłach pomagać to, co będziemy mogli, ale już na front nie. Ten oddział jest potem wycofywany. Właściwie bitwa nie przyniosła żadnych efektów. Przecież oni się wszyscy zorientowali, że są wystawieni tylko po to, że może w gazecie napisać i w radiu ogłosić na cały świat, że oto Stalin ma swoją polską armię, która najkrótszą drogą idzie do Berlina. Jak front się posuwał, tak nas podciągali każdy raz, bo my byli zawsze blisko frontu, nie to, że tam kilometrami. Nas to ganiali po wartach, gdzie jakie, czy produkty żywnościowe, czy amunicja, czy broń, to rozsyłali tak, żeby to pilnować. No, pilnowanie było, no jakby tak, nie daj Boże, ktoś przyszedł z tyłu, przystawił lufę, to było już po pilnowaniu. Szło się na wartę w godzinie pierwszej, człowiek nie wiedział, co tam, kto się tam podczaił gdzieś. Gdzieś coś tam kombinował. Stali pod strachem. Te dwie godziny, jak się stało, to tak jakby, ja wiem, kurczę, co, jak tu, no nie mogę do czego, tu przy tego. No, serce to nie, po prostu mało nie wyskoczyło, tak maliło. A żeby się ktoś tam, no to już, na nogi, runął, no, ktoś już podchodzi. I podchodzili, koniecznie chcieli, no powiedzieli, że to kobieta to nie jest żołnierz. To jest baba, a nie żołnierz. I oni sobie myśleli, że rzeczywiście tak zrobią. Rzeczywiście napadną na tą na nią, biorą jej broń i w ten czas co? Kto idzie? Nie udało się. Mieli wielkie szczęście, gdy mu ładowała te pepeszy, ładowała kolano. Oni sobie myśleli, że to tak, tylko taki żart. No, niestety nie był żart, absolutnie. Dziewczyny się wywiązywały. Raczej tak słyszeliśmy, że lepiej pilnowały dziewczyny jak chłopcy, bo chłopcy to szukali wódki tylko popić, zapić. Nie wolno było randkować.
A przyszły do nas dziewczyny takiego lekkiego obyczaju. Wyurywały się na te randki, przychodziły późno i Marta przypilnowała i doniosła do porucznika, do dowódcy batalionu. I ten dał tej dziewczynie jednej 5 dni ścisłego. Kiedy mamy bardzo młode dziewczęta, bardzo religijne, z religijnych rodzin, ale jednocześnie przerażone tym, co się dzieje na froncie, tym grozą, tą śmiercią, która grozi na co dzień, również zagrożone przemocą ze strony części kadry dowódczej armii, przy której walczą, mogły czasami zdarzać się takie sytuacje, kiedy kobiety szukały wsparcia i pomocy w męskiej dłoni, bezpiecznej męskiej dłoni. Nie możemy wykluczyć, że zdarzały się sytuacje, kiedy mężczyźni i kobiety ze sobą razem byli. Przecież nie ma co ukrywać, we wszelkich armiach świata, gdzie są tak zwane pomocnicze służby kobiet, bo wtedy jeszcze kobiety nie walczyły frontowo, tego typu sytuacje się zdarzają, że mężczyźni i kobiety się łączą w pary, ale nie jest to norma. Przecież ten batalion był ścisły, teraz chyba w zakonach takie gniemy ścisłości, jak u nas było. Tam przyszła, tam mieli siostry, te dziewczyny miały tam i brata, czy ojca też w wojsku. To wiele trzeba było chodzić, prosić, żeby przyszedł, żeby puścili na chwilę tam do tego kogoś. Trudno było, żeby tam, to nie było tak, że wskoczył i poszedł. Batalion bezpośrednio nie brał udziału w regularnych walkach frontowych. W bardzo niewielkim stopniu, jak wspominamy, pamiętamy o sanitariuszkach pod Lenino. Natomiast generalnie pełnił funkcję porządkowo-policyjną, powiedzmy, pilnowały magazynów, zabezpieczały bezpieczeństwo na tyłach frontu. Na każdym posterunku do okopu trzeba było chować się, ale nam było wstyd do okopu chodzić. To my lepiej stawali, takie sztable stały z tymi skrzynki z amunicją. To jak dowódca zobaczył, dowódca tego magazynu, mojej dziewczyny, wy wiecie co wy robicie, to jak eksploduje, to mówię, to pierwsze wy polecicie gdzieś do okopu, nie wolno za te sztable się chować. Tylko dziękowałam Bogu za to, że ja już tą najgorszą wojnę, jaka, bo tam w Rosji to najgorzej było, że przeszłam, przeżyłam, że miałam taką kropelkę nadziei, że ja dostanę się jednak do Polski. Jak się tylko wstąpiło nogą na tereny polskie, to już byłam w Polsce. A jeszcze gdzie tam było daleko, ale ja już czułam, że jestem w Polsce. Nie tylko cały batalion kobiecy czuł, że jest w Polsce. Oczywiście dla Moskwy państwo polskie to było odbugu. Dla tych dziewczyn, które pochodziły z Kresu Wschodnim przede wszystkim, państwo polskie to było co najmniej od Baranowicz. Armia Czerwona wkroczyła do Baranowicz w styczniu 1944 roku. To było wejście na ziemię polskie. Ludność polska do nas nie nazywali Polkami, tylko Rosjankami w polskich mundurach. I tu przyszli i tu będą znowuż działać, coś robić, o przewrót jakiś. Oni nie wierzyli, że my chcemy tej Polski koniecznie. I tak, czy ja nie wiem, czy może i dzisiaj tak myślą, czy ja wiem. Do Lubina wyjeżdżali, to tak żniwa były, to z pola biegły te kobieciny, kwiaty tam rwały po drodze, te malwy rosły, tam bardzo było widoczne, moda na malwy. Tymi malwami poubierali nasze samochody. I takie radosne też, i z chlebem, i z czym tam do nas biegli. To można było się popłakać ze wzruszenia, nie tam, że nie przyjmowali. Ludność miejscowa, bardzo często doświadczona wojennie, doświadczona rzeziami, jednocześnie zaangażowana w Armii Krajowej, w Narodowych Siłach Zbrojnych, przecież bardzo mocne było podziemie na Kresach Wschodnich polskie, zachowali się ambiwalentnie. Z jednej strony wchodzą oddziały, tak zwani berlingowcy, i te dziewczyny z batalionu to były też berlingówki, chociaż takich nie nazywano raczej. Z pozorów w polskich mundurach wiadomo, że krój był radziecki, no bo nikt nie będzie specjalnie dla Polaków mundurów szył, ale w rogatywkach. Uzbrojenie radzieckie lub amerykańskie, hełmy radzieckie. Z jednej strony witano ich kwiatami, z radością, że to polska armia, bo to nasi ludzie, ale jako instytucje postrzegano jako sługusów bolszewickich. Niekiedy te żołnierki, ci żołnierze krzywdząco byli wyzywani od zdrajców, od sprzedawczyków. No, zdarzały się przeróżne sytuacje. Musiało to być dla nich niezwykle przykre. Jak wybuchło powstanie, to byliśmy jeszcze, nie doszliśmy do Warszawy całkiem.
tylko pod Warszawą żeśmy tam stali, bo samoloty jeździły i nie prowadzili nas tam. Samoloty niemieckie i ruskie. I co gdzie jakaś grupka była, to już wiadomo było, że wycelują w nich. Parę dziewczyn się przeprawiało, ale też cofnęli się. Przeprawiało się to z naszego pierwszego plutonu. Ale się wycofali, no bo tam nie było możliwe przedostać się. Dowództwo to oni tam lepiej wiedzieli, wszystko wiedzieli, bo nam wszystkiego nie powiedzieli też. No bo taka prawda, co tam dla żołnierza, rozkaz tylko i idzie, że jak nie ma rozkazu, to... Batalion przesuwał się za frontem radziecko-niemieckim już w lipcu. Był na terenie nawet dzisiejszej Polski. Było wiadomo, że trwa w Warszawie powstanie. Przecież między jednostkami radzieckimi a niemieckimi przeciskały się oddziały Armii Krajowej, między innymi z Wileńszczyzny, które szły na pomoc w powstaniu. I te dziewczyny niewątpliwie wiedziały, że jest powstanie. W lecie przesunęły się do prawobrzeżnej Warszawy, z tym, że prawobrzeżą Warszawę zdobyto dopiero w drugiej połowie września 1944 roku. Dopiero wtedy mogły zacząć pełnić funkcje policyjno-porządkowe, czyli obsadzać posterunki milicji. Taki odcinek w Warszawie był. Między Wedlem, a jakaś tam jeszcze coś tam było. To trzeba było na kolanach przechodzić, bo jak tak człowiek szedł normalnie, to go zastrzelili jednym słowem. Za Wisłą stali Niemcy i pilnowali. Były tylko te wybuchy, pociski leciały. Leciały dniem i w nocy te pociski. Bardzo bili tam, bo oni tam wiedzieli, że wojsko już się tam ulokowało. No to nie chcieli im tam chodziło o co? Chodziło, aby amunicję zniszczyć. Pamiętam, jak 31 stycznia przechodziliśmy przez Wisłę na drugą stronę. To takie kulami, tymi pociskami ta Wisła była stłuczona, to myśli tak między tymi dołami tymi, bo to w lód jak wpadł, pocisk rozerwał, to trochę wyrwał, a reszta to takie bagno zostawało, bo przecież dobijali się aż do z odwilżonej ziemi. To dużo ludzi tam zostało. W styczniu 1945 roku ruszyła ofensywa zwycięska Armii Czerwonej. Niemcy nie mieli szans w rejonie Warszawy, zresztą wycofali się z tego rejonu. Warszawa nie była broniona, mimo że Hitler pokrzykiwał, że to jest festung Warszawy i tak dalej. Właściwie zostali wypchnięci stamtąd, zostały tylko małe oddziały osłonowe. Armia Czerwona przeprawiała się z przyczółków na południe od Warszawy, polskie oddziały również. Wtedy właśnie batalion został przesunięty do lewobrzeżnej Warszawy, gdzie też pełnił, tam gdzie się dało pełnić, funkcje porządkowo-milicyjne. I tak doszliśmy do Warszawy na stałe już. Już nas nigdzie nie gonili po frontach, bo przecież był jeszcze front, jeszcze Niemcy walczyli. No to było nie do przyjęcia, co się tam działo. Żadne miasteczko takie nie było jak Warszawa. Warszawa to już było zgliszcz, całkiem zgliszcz. A później jak przyszedł maj, czerwiec, to dopiero wyciągali. To takimi rzędami były powyciągani na koło ulicy. Z numerkami, tam jakimiś nazwiskami przy palcu przywiązanymi. A smród niesamowity, to nie przeszło się, żeby tam nie zwrócić. Był taki Oszpalewicz, czy on ruski był, czy Białoruś był, tego nie wiem. To był pułkownik, ale ja go mało nie zastrzeliła. To było na Powązka w Warszawie. Bo ja stałam na posterunku, a on szedł gdzieś tam, ale to też w nocy. A ogrodzono był drutem kolczastym ten magazyn. On nie szedł ulicą, tylko szedł laskiem, no a tu zagrodzone. No ja słyszę, że ktoś się szemocze, to już pilnuję się tak, że hej. No i widzę, że coś się rusza. Ja to też stój, kto idzie. A on nogę przykłada, nic nie odpowiada, tylko nogę przykłada przez druty. Zaczepił się tam i szemocze się tam i knie. Ja powiem prawdę, że ja do dzisiaj żałuję, że mu po nogach nie siekła. On mnie tak zbluzgał, że mówię, ja ciebie zastrzelił jak sobaku, ty niech po białym świecie chodzić nie będziesz. To tak
pułkownik do żołnierza, a ktoś te rozkazy wydawał. No przecież to ze sztabu, tak czy nie? Kiedy jeszcze służyłem w wojsku, w początku lat 80., 12 października, a jakże rocznica bitwy pod Lenino, przybył weteran do pułku. My byliśmy już po studiach, byliśmy lekko przerażeni, co on nam będzie opowiadał. Przyszedł wielki mężczyzna, w sile wieku, z krzyżem złotym na piersiach, schowanym w kieszeni, znaczy w ubranie, i powiedział tak: nienawidziliśmy ich. Niezwykłych ludzi, bo zwykły człowiek to zwykły człowiek. Nienawidziliśmy żołnierzy Armii Czerwonej. Nie było żadnego braterstwa broni. Jak przy wodopoju, bo nam się ciągle chciało pić, jak biegliśmy, było więcej Rosjan czy żołnierzy radzieckich, to oni nas tłukli kolbami. Jak było nas więcej, to myśmy ich tłukli kolbami. Oczywiście w warunkach bezpośredniej walki jedno drugiego zastawia. Jak ja cię nie zasłonię, to ty mnie nie zasłonisz. No, a tu słyszymy takie dzwony, dzwony, tamtego. Co się stało? I polecieliśmy do sztabu. Poruczniku, coś się stało. Albo gdzieś wróg się przedostał i atakuje. Strzelanina niesamowita. A mówi, przecież dziecko, wojna się skończyła. O, to w tęciach, kurczę. To była taka radość, że wojna się skończyła, hańka się skończyła, wszystko się skończyło. To my szalały, na Powązkach staliśmy w Warszawie. To my szalały tam z radości, no. No to już większej radości nie było. Pojechałam do Częstochowy. I tam, wie pan, no tak jakby coś we mnie wstąpiło. Tak jakbym się otworzyła, jakby tak. I dopiero tam poczułam, że ja jestem w Polsce, że ja przeżyłam wojnę. Że taka wdzięczna byłam tej Matce Boskiej i tym wszystkim ludziom i tym Żydom. Bo to takie śpiewy i płakali. Ale co będzie z nami dalej? No, też trzeba było się zastanawiać. No bo rodzina gdzie? Na Syberii. A my tu. I co? Ale nie zwalniali tak, jak ktoś nie miał gdzie iść, to nie zwalniali tak, że na pastwę losu. Masz rodzinę zapewnioną, to taki, bo tam niektórzy mieli rodziny już tam w tych terenach. No to tak ich zwalniali. A takie, jak my mieli na Syberii, no to nie, tam pod granicę pilnować dalej. W pewnym momencie batalion liczył dobrze ponad 700 osób. W momencie demobilizacji w maju 1945 roku to było troszkę ponad 500 osób. Nastąpiło rozformowanie, bo batalion przebywał w rejonie Warszawy, tej zniszczonej Warszawy, i rozsyłanie do miejsc osiedlenia. Musimy pamiętać o słynnych osadnictwie wojskowym. Była taka idea, że ci żołnierze, szczególnie ci z Kresów, którzy nie mieli dokąd wrócić przecież, będą osadzani w przygranicznych powiatach, stąd powiat lubański został wybrany, Lubań, już na Łużycach polskich, osadzani jako tak zwany żywy wał polskości. To było takie dosyć anachroniczne, że ci ludzie będą w razie czego bronili znowu nowych polskich granic, tych zachodnich nowych granic, przed kolejnym najazdem niemieckim, a jednocześnie ludziom tym da się warunki życia, no, co daj Boże, nawet lepsze niż na Kresach Wschodnich. Do Bolesławca dojechaliśmy pociągiem, to inaczej się by nazywało. A z Bolesławca do Lubania na piechotę, bo nie było czym. I z Lubania też na piechotę, tylko przenocowaliśmy w Lubaniu i na piechotę przez te lasy tam szłyśmy. No i dojechaliśmy do Leśnej, miasteczko, i z tej Leśnej na piechotę. I tam było 10 kilometrów do Platerówki. Źle żeśmy się pokierowały, to nie tylko ja, ale a jedna za drugą, bo no zostajemy. Czym więcej, to lepiej. Czym więcej, to wesele. Na Pogórzu Izerskim, czyli takie lekkie już pogórze, to nie były bogate tereny za bardzo, jeżeli chodzi o glebę. To były słabe gleby. Natomiast osiedliły się w miejscowości niezniszczonej, choć mocno spustoszonej. Problemem było co innego. Z czego ci ludzie mają żyć? Przemysłu prawie nie było. To, co było wyrabowane, jeżeli chodzi o rogaciznę, nierogaciznę, właściwie do zera. Trofejne oddziały radzieckie wyrabowały wszystko na ziemiach zachodnich, co się dało, a na Dolnym Śląsku szczególnie, bo to była bogata kraina, nie zostało nic. A już tam była jedna kompania, to już tam one, tam dziewczyny były, też miały służbę wartowniczą, tam też walczyły tak z tymi, właśnie, tymi, co chodzili, ograbiali, tak. Rozdali nam te numery, gdzie, pod który ma się stawić każda.
A myśmy mieszkali z Niemcami jakiś czas. Z Niemcami mieszkaliśmy. Później ich wywozili. Przypomniało się to, co nas wywozili. Też przykro, no bo przykro. To ludźmi jesteśmy, tak? No, ale że oni nie bardzo tak twardsi ludzie. Było zebranie wieczorem dla nas. Powiedzieli, że jutro na którąś tam godzinę wyznaczyli, mają wyjść. No ja przyszłam do domu i tak mówię. Kazałam im sobie coś przyszykować, no bo ja rozumiem. No to tam masło zaczęły robić, tam coś sobie zabiły, jakieś króliki, coś tam sobie szykowały na rano. Rano pocałowały węgiel, jedna za drugą i poszły. Ja sama poszłam płakać na górę. Sama poszłam na górę i położyłam się, płakałam, bo tak przypomniałam to, jak nas tu wysiedlali. Trudno mówić o powrocie ludzi, którzy przeżyli fronty do domu, kiedy ich domy, jeżeli w ogóle ocalały te domy, zostały na wschód od Bugu. Tam zostały ich domy, tam zostały ich cmentarze, tam zostały wspomnienia, przodkowie, ukochane przedmioty, ukochane krajobrazy. A tutaj ludzie przyjeżdżają w zupełnie inny świat, inne krajobrazy, inne sprzęty, inne budynki, nawet jeżeli murowane, nawet jeżeli z kranem, to też jednak to było dla wielu, choć nie dla wszystkich, obce. Nie czuli się u siebie. Nie czuli się u siebie, tym bardziej, że przez wiele miesięcy współżyli i mieszkali razem z niemieckimi mieszkańcami, którzy przecież byli u siebie. To ich właśnie też z kolei wypędzano. Jak wypędzano Polaków z Kresów Wschodnich, tak Niemców wypędzano z ich Kresów Wschodnich. Ta koegzystencja była wymuszona. Trudno przypuszczać, żeby ludzie mieszkający w pierwszym pokoleniu na tak zwanych ziemiach odzyskanych byli zadowoleni. Kobieta może służyć przy armii jako pielęgniarka, jako lekarz, jako siostra, ale nigdy nie z automatem na plecach i ze skrzynką naboi, proszę pana. Co to za różnica? Mi się wydaje, że to jak chce, nadaje się tylko z ochoty, ale nie z przymusu. Bo ja tam z przymusu, siostra z przymusu. Jak do policji, to ja mówię, to też dziewczyny nie muszą tam, ale i trzeba jej służyć, też trzeba służbę pełnić jak tego, ale trzeba być twardym, upartym i koniec, bo to nie ma, zlituj się. Człowiek jest inny, jak jest w cywilu, a inny, jak jest w wojsku. Ja sama po sobie wiem. Więcej zdyscyplinowany, więcej odpowiedzialny. Czuję to, że jest odpowiedzialny za coś. Ja bym nie radziła, żeby kobiety szły do wojska. To jest jednak ciężka służba. A teraz widzę, dużo jest młodych dziewcząt w wojsku i chcą służyć tym.